chciałabym oficjalnie bardzo serdecznie powitać senatora Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Persona, który jest jednocześnie absolwentem naszego liceum. Dziś spotykamy się przy okazji debaty na temat rasizmu na stadionach i będziemy zastanawiać się, co zrobić, żeby ten rasizm i formy agresji ze stadionów wyeliminować. Proszę was. Może pozwolicie, że już nie będę wstawał. Również dołączam się do powitania senatora Andrzeja Persona. Generalnie objawy wszelkiego rodzaju nietolerancji czy agresji nie tylko na samych stadionach, ale generalnie w sporcie dość często przeszkadzają temu uprawianiu sportu takiego w myśl zasad fair play. I tutaj senator Persson jako znany i uznany z długoletnim stażem dziennikarz, komentator sportowy i w ogóle człowiek sportu na pewno jest kopalnią wiedzy na ten temat i ma również swoje przemyślenia i nie wiem, prognozy bądź recepty, jak rozwiązać to, żeby ze sportu wyeliminować złe praktyki. Dlatego zachęcam gorąco, żebyście mocno wymęczyli senatora pod tym kątem, tym bardziej, że senator jest bogaty również w doświadczenie jako attaché przy olimpiadzie w Londynie, a cały ten projekt właśnie Wykopmy rasizm ze stadionów narodził się w Londynie w środowiskach sportowych brytyjskich i tak dotarł między innymi do Polski. Ja już oddaję mikrofon senatorowi. Dziękuję bardzo. Zanim powiem o tym, co złego jest w sporcie, to muszę powiedzieć, że zawsze szukam korzeni takich włocławskich i korzeni z LMK i wyobraźcie sobie, że półtora tygodnia temu byłem w bardzo dziwnym miejscu, jak na dzisiejsze stosunki polityczne na świecie, mianowicie w Teheranie. Pewnie wiecie z historii, że ponad 100 tysięcy Polaków, których wywieziono na Syberię właśnie przez Iran, dostało się później do Europy. Część z armią Andersa walczyła. Zostały po nich niestety groby, ale i też na szczęście jeszcze sporo żyjących. A mówię to wszystko dlatego, że w ambasadzie taki młody człowiek, sekretarz ambasady, pan Sadowski, Radosław Sadowski, dobrze pamiętam, podszedł do mnie i mówi, a ja też chodziłem do LMK. Także to jest miłe i takich przykładów jest całe mnóstwo, a to jest taki krzepiący dla was przykład, że można mieć, on ma chyba dopiero 24 lata i taką już karierę dyplomatyczną w ambasadzie. Tak? Pan go też zna? Tak. Bardzo świeży absolwent LMK chyba nauk politycznych, a potem Akademii Dyplomatycznej. A dzisiaj już dyplomata, świetnie zapowiadająca się karierą. Zresztą, jak widziałem, dobrze mówi po francusku, po angielsku, ale także po persku sobie radził całkiem nieźle. Przynajmniej się dogadywał, nie znam perskiego, ale widziałem, że Irańczycy rozumieli to, co do nich mówił. Ale to tylko tak na marginesie, jako mówię, dowód na to, że każdy z was ma takie same szanse, jak ten młody Radek, mówię, dla mnie młody. I takich ludzi jest całe mnóstwo, bo Włocławek jest takim samym dobrym miejscem jak każde inne. Może nawet czasami lepszym, bo ładniejszym. Ja zacznę właśnie od Włocławka, jeżeli można. No to było strasznie dawno temu, tego już prawie nikt nie pamięta. Ale ja niestety tak. W 55 roku był taki festiwal młodzieży i studentów w Polsce. Właściwie to było pierwsze po wojnie takie otwarcie się trochę komunistycznej Polski na przyjazd gości młodych z zagranicy. Ten festiwal był głównie w Warszawie, ale część tej młodzieży świata, młodzieży tak szczerze mówiąc głównie z krajów takich komunistycznych i tych, którym pomagaliśmy, jak to się mówiło, afrykańskich, jeździła po Polsce i między innymi przyjechali do Włocławka. No i powiem wam szczerze, to wstydne, ale tak to było. Ja nigdy wcześniej, zresztą wtedy byłem bardzo mały, ale pewnie większość Włocławian nigdy wcześniej nie widziała ani Chińczyków, ani mieszkańców Afryki kolorowych, jak oni tutaj niedaleko, patrzę, której strony jest Wisła tutaj, tak? No właśnie tam, jak chodzili po bulwarach, no to my, no co tu dużo mówić, no podbiegaliśmy tak tym zaszokowani, a wielu tam moich pewnie trochę starszych kolegów, bo ja byłem jeszcze mimo wszystko strasznie mały, to podchodziło ich, dotykało i zastanawiały się, czy to naprawdę ten murzynek Bambo tutaj chodzi po bulwarach. Mówię to świadomie, że jedną z przyczyn rasizmu jest bardzo mała wiedza, jaka była u nas. Drugiej, tu się zgadzam z panią Kazimierą Szczuką, niestety
To są lektury szkolne, mówiąc wprost. Ten Murzynek Bambo Nieszczęsny i to w pustyni i w puszczy, no umówmy się, to są książki wyjątkowo rasistowskie, cokolwiek by nie mówić o tym Dobrego i Osienkiewiczu przecież nobliście. Dlatego ta sytuacja zastała nas w takim trudnym momencie, kiedy nagle pojawili się amerykańscy koszykarze w Polsce. No to filmy o nich kręcono, taki Kent Washington, pierwszy chyba, kolorowy, nie wiem, to niepoprawnie chyba kolorowy zawodnik. Był bohaterem przecież chyba w Misiu nawet występował, jak dobrze pamiętam, i w paru innych filmach. I dla wszystkich był egzotyka, to mało powiedziane, no bo cieszył się, że kurczaki są w Polsce, głównie jadł kurczaki, bo to jeszcze była taka epoka, że nie było McDonaldów ani tego rodzaju fast foodu, ale jakoś przeżył. I z tego rodziły się moim zdaniem też kłopoty. No, mieliśmy dużo do nadrobienia. To jest trochę tak, jak z takim podziwem patrzyliśmy na sportowców niepełnosprawnych na igrzyskach w Londynie. Patrzyliśmy z podziwem na kibiców przede wszystkim angielskich, których aż 2 miliony obserwowało zawody właśnie paraolimpijskie. Dla nas to było zupełnie coś innego, no ale to wynikało z faktu, że Anglicy ten sport paraolimpijski kultywują i tradycje jego są ogromne, co najmniej od wojny. W 1948 roku już były pierwsze igrzyska i stosunek do ludzi niepełnosprawnych był normalny już od dawna. Natomiast u nas niestety tak nie było. Jeden schodek czy dwa schodki przy wyjeździe z domu i praktycznie zatrzymywały tego człowieka na stałe, więziły w mieszkaniu. I nagle odkrywamy, że tacy ludzie istnieją i że tacy ludzie potrafią być jeszcze bardziej dzielni i ambitni niż ci, którzy startowali na igrzyskach. Mówię to, żeby trochę bronić tych, którzy zachowują się fatalnie, choć nie ma tak naprawdę moim zdaniem żadnej możliwości, żeby wytłumaczyć zjawisko rasizmu, zwłaszcza w sporcie, ale które dotyka w większym stopniu te kraje, no, do Unii Europejskiej, które dołączyły niedawno, albo jeszcze nie dołączyły, jak Serbia, niedawny przykład na jednym z meczów Serbii, że rzadziej takie zjawiska mają miejsce w Anglii. No choć we Włoszech niestety tak, a to kraj starej Unii. Moim zdaniem rasizm obok niestety dopingu i komercji wielkiej w sporcie, w której niemoralnie duże pieniądze otrzymują młodzi ludzie za uprawianie sportu, ci najwięksi, także gigantyzm, który zabija taki sport w rozumieniu tym antycznym, to rasizm jest jednym z trzech głównych źródeł i zagrożeń dla współczesnego sportu. I on sam nie ustąpi. Cały czas walka taka jak tego i tego stowarzyszenia Nigdy Więcej i pana Mariusza i jego kolegów jest nadzieją na to, że będzie lepiej. No już nie jest tak tragicznie, jak było jeszcze 7-10 lat temu na meczach piłkarskich, kiedy tam rzucano bananami w piłkarzy, czy naśladowano małpy, co niestety było dosyć częste. Dzisiaj już się nieco poprawiło. To nie znaczy, że sytuacja jest lepsza, ale to, co powiedziała pani Thatcher, która zaprowadziła porządek na stadionach piłkarskich w Anglii, przynajmniej poprawiła tę sytuację, jaka tam była, no, dramatyczna, mówiąc delikatnie. Nieuchronność kary, konsekwencja tego, że każdy, kto popełni wykroczenie czy przestępstwo, będzie ukarany. Moim prywatnym zdaniem, jak uprawia to dlatego, że mgła, bo jak jechałem tak z Warszawy, jak dokonuje takich czynów, w cudzysłowie takich zbrodni, jak ci dwaj czy trzej panowie na Stadionie Narodowym, no to nie jest powód do tego, żeby ich wieszać na szubienicy na Placu Konstytucji, albo ja może powiem coś niepopularnego i nie powinien tego mówić polityk, ale wydaje mi się, że sąd i cały majestat sprawiedliwości Rzeczpospolitej przeciwko tym, co na brzuchu przejechali 30 metrów po wodzie, to jest trochę śmieszne, bo sam się wtedy ten sąd troszkę ośmiesza, no bo moim zdaniem byłem tam, to mam wrażenie i zresztą nie ja jeden, że oni doskonale rozładowali całą atmosferę wściekłości, jaka dotknęła tych biedaków, którzy przyjechali z drugiego końca Polski. Leje się na głowę, nikt nie wie, co się dzieje.
nagłośnienie gorsze dużo niż w LMK, a na szczęście tu jest całkiem dobre. A i nikt, ja do wpół do dziesiątej nie wiedziałem, czy to jest odprzełożony ten mecz, czy go nie będzie. No więc jak oni na tym brzuchu przejechali 20 metrów, to mnie się wydaje, że zrobili dobrze, a nie źle. Ale mówiąc poważnie, dzisiaj sytuacja, za każdym razem jak mówię, że już jest dużo lepsza, to wtedy jest tak jak przez wczoraj na dworcu w Katowicach, że tłum kibiców, tak, Widzewa chyba rzuca się na policję. No i to są bandyci i nie ma wątpliwości, że takich trzeba eliminować i eliminować skutecznie. A po chwili będziemy słyszeli takie głosy jak w przypadku tego starucha, a dlaczego on ciągle jeszcze siedzi w więzieniu. No, cała ta żyleta, ta część Trybun Legii tak narozrabiała, że właściwie strzeliła sobie w kolano jako kibice Legii, doprowadzili do zamknięcia tej trybuny, do strat klubu, który będzie oczywiście chciał na nich sobie to odbić, a jak nie na nich, no to na sprzedaży tych najlepszych piłkarzy, bo skądś te pieniądze muszą wziąć, jeśli się nie mylę, to zdaje się około pół miliona już w tej chwili wynoszą kary dla Legii ze strony PZPN-u właśnie za zachowania tych wszystkich z tym staruchem na czele. Mówię to jako przykład, ja tego pana nawet nie znam i z takich wypowiedzi telewizyjnych wynika, że to dosyć inteligentny człowiek i skończył studia, no ale to nie jest legitymacja do tego, żeby zachowywać się tak, jak on to robi. Nie ma wątpliwości, że stadion, że sport ma być miejscem radości. To oczywiste, co mówię, ale ma być takim miejscem, gdzie przychodzi cała rodzina, gdzie wszyscy się doskonale bawią, gdzie raz wygrywamy, a raz przegrywamy, bo taki jest sport. I powoli, powoli, krok po kroku, dzięki takim akcjom jak tutaj i jak dzisiaj chyba w ciągu całego tygodnia w całej Polsce, jeśli się nie mylę, prawda? I na świecie. I takie mecze jak kibiców polskich z angielskimi tydzień temu na stadionie w Warszawie i wieńce złożone przed pomnikiem powstania i całe jakby lekcje, jakich Polacy udzielili tym Anglikom o historii Polski, o tych dramatycznych wydarzeniach, idą w kierunku tego, żeby ten rasizm ze stadionu, żeby to zło całe, które ciągle jest, bo ono będzie, bo sport jest substytutem walki. Na szczęście nie ma wojen, aż tak długo nigdy w Europie nie było, żeby 70 lat nikt nikomu w takiej skali globalnej nie chciał zrobić coś złego, więc powinniśmy się tym cieszyć. No ale sport troszkę ją zastępuje. No tam każdy się wyładowuje, krzyczy, żona moja zamyka drzwi, jak jest ważny mecz, bo wie, że mogą różne słowa tego pokoju niestety być wysyłane w stronę telewizora i biegającym na nie zawodników, ale to jest normalne. No nikt nie zachowuje się jak w filharmonii, w teatrze. Ten stadion doskonale spełnia taką rolę, żeby tam śpiewać i skandować i cieszyć się i utożsamiać z tym klubem, no ale ta granica tożsamości nie może być za daleka. I to znaczy, jest tak, że ja mam zięcia Anglika i ten mój zięć jest wielkim kibicem piłkarskim i na pytanie, czy on by hipotetycznie wolał, żeby Anglia była mistrzem świata, czy Arsenal, jego ukochany klub, mistrzem Anglii, no to on patrzy na teścia jak na głupiego. No oczywiście, że Arsenal, a co go wchodzi, to Anglia. Anglia jest takim dodatkiem, jakimś deserem raz na parę lat, zresztą nie za często, szczerze mówiąc, im tam wychodzi. Więc jak nie wygrali z Polską, świat się nie zawalił. Pewnie by wolał, no bo dla Anglii Polska tak teoretycznie nie jest jakimś wielkim przeciwnikiem, no ale skończyło się, jak się skończyło na tenis, Arsenal przegrywa albo wygrywa, jest wielkie święto. Ale granica jest tego w momencie zakończenia meczu i na tym stadionie można śpiewać, trzeba nawet, trzeba przychodzić jak jest zimno, mróz, trzeba się wzruszać i mieć łzy w oczach jak przegrywają, no ale potem ten kibic biedny podnosi się z klęczek i walczy dalej razem z tym klubem, a właściwie ci piłkarze za niego na tym boisku i on tam się czuje ich członkiem tego zespołu, tak jak jego dziadek, pradziadek. I ja myślę, że taka forma kibicowania jest najbardziej stosowna. No ale raz na jakiś czas odzywają się takie, powstają sytuacje niezdrowe. I jak powiedziałem o tych Włoszech, to nie bez powodu. W Anglii już od wielu lat piłkarze kolorowi stanowią znaczną część reprezentacji Wielkiej Brytanii czy Anglii, zależy w jakim sporcie.
Natomiast we Włoszech właściwie niedawno dopiero pojawił się ten Balotelli, też postać dosyć ekscentryczna w zachowaniu, a piłkarz wybitny. I to też chyba jest źródłem tego, że Włosi nie za bardzo tolerowali takie sytuacje, żeby tam dawać obywatelstwo, no bo sami tych kolonii nie mieli, więc jakby w naturalnej drodze tego nie ma. W Niemczech już tego problemu nie ma, czy w Anglii, bo tych piłkarzy jest dosyć sporo. Mówimy o piłce, ale nie chciałbym zagadać, ja myślę, że temat jest bardzo trudny i jak przeczytałem chyba wczoraj, że grupa artystów amerykańskich, afroamerykanów, żeby mówić tak bardzo poprawnie, z takim aktorem Samuelem Jacksonem na czele, powiedziała, oni popierają Obamę, bo Obama jest czarny. No to jest czystej moim zdaniem krwi rasizm, trudno wyobrazić większego, prawda? No, pomyślmy w ten sposób, Woody Allen, czy ktoś taki stanie i powie, popieram Romneya, bo jest biały. No to koniec świata, rewolucja wybuchłaby w Ameryce z tego powodu. Ale zachowania tych kolorowych piosenkarzy czy artystów są bardziej tolerowane, że ten rasizm czasami przechodzi na drugą stronę, prawda? Tak jak w tym przypadku, bo musimy go popierać, tak mówią ci artyści. Mówią trochę z czystej przekory, bo zdaje się jedna z piosenkarek odwrotnie powiedziała, chociaż jest bardzo znana i właśnie też jest kolorowa, powiedziała, że popiera Romney. Takie formy rasizmu i też moim zdaniem są niedopuszczalne, no ale one odbywają się na innej płaszczyźnie, to można powiedzieć jakiejś dyplomacji, czy polityce, czy media. Tutaj, kiedy rzucają kamieniami w zawodników, czy też tak jak w tej Serbii, tam wręcz chyba pobili jednego z piłkarzy angielskich, prawda, kibice serbscy niedawno na meczu reprezentacji młodzieżowych, no te formy agresji absolutnie są niedopuszczalne. Jakie moim zdaniem są źródła, raz jeszcze powiem, to jest niestety dom, mówię ogólnie w skali takiej światowej, nie tylko polskiej. Także tu mówię, zgadzam się z panią Kasią Sztuką, że lektury nasze też nie pomagały, brak wiedzy na ten temat. Kościół też swoje dokłada, no i w sumie takie postawy rasistowskie były dość powszechne, ale dzisiaj na szczęście ta praca pozytywistyczna, praca od podstaw zmienia to i to zło z tych stadionów powoli, ale jest rugowane. Następne pytanie, to już osobna sprawa, że niestety wyrzucane jest bardzo często poza stadion, ale na ten wspomniany przez wczoraj dworzec, na ulicę czy na jakąś ustawkę w lesie. To jest kolejny etap, w którym trzeba ścigać się i bić ze wszystkich sił na alarm, bo no, klub sportowy już sobie z tym nie poradzi. Klub może odpowiadać za to wszystko, co się na jego terenie odbywa, na stadionie, a jak oni się gdzieś umawiają w lesie, to już jest inny problem. Tak jak powiedziałem, sport jest tutaj substytutem tej walki, często, bardzo często, tylko pretekstem. Część z nich w ogóle się za bardzo na tych trybunach nie pojawia, ale flaga klubowa i to jest ten sztandar, pod którym jedni z drugimi próbują się bić, prawda? Czy biją się, no tylko próbują, ale walczą nawet łącznie z kamerami, jak wiemy, nawet i karetką pogotowia, która tam przyjeżdża, żeby ich jakoś poszywać i poznosić rannych z tego pola bitwy. Ale to pech polega na tym, że sport jest tu najmniej winny, bo oni się nazywają ŁKS, Legia, Pogoń czy Śląsk, no ale przecież to nie są ludzie związani z tym klubem, tylko łatwiej im się zorganizować pod flagą takiego klubu. Ja myślę, że może, jeżeli pan pozwoli, tytułem wstępu, a będziemy dyskutować. Mam, jak powiedziałem, nagrody, chętnie każde ciekawe wystąpienia nagrodzimy. Pan senator wspomniał, że jechał przez mgłę i mówimy tutaj o stadionach, to ja taką zagadkę zadam. Czy senator wyjeżdżając z Warszawy zastanawiał się, skąd jest ta mgła w Warszawie? Oparuje ze Stadionu Narodowego.